Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Bragi, a przed Wami pierwsze moje kroki w pierwszym i zarazem ostatnim rozszerzeniu do gry Elden Ring o nazwie The Shadow of Erdtree. Ile? Michaś, 10 tysięcy. Weź zrób wyzwanie z duchami. Nie chcę. Nie chcę, Tiborku. Znaczy, Witku. Nie, no co ty. Idziemy w staminkę. Niech będzie. Znaczy staminkę, w życie, w HP-ki chciałem powiedzieć. Ty, a ile mi brakuje? Jeszcze mogę sobie. No właśnie, przecież jeszcze sobie powinno mi pyknąć na kolejny poziom. No jasne, że tak. To pójdziemy sobie teraz w siłę albo w zręczność. Albo i postaci. Tu, w zręczność sobie pójdziemy. Choć kurczę, ta zręczność. Czy wytrzymałość idziemy? Żeby energii było więcej i udźwigu. Do 25 poziomu można by było. Dobra, niech będzie. Słuchajcie, niech będzie. Mam 10 tysięcy punktów. Nie, już dzisiaj Michaś nie. Następnym razem. Michałku, następnym razem. Już dzisiaj chciał Grzesiu ten. Już mówił, chwalił się, że ma 10 tysięcy. Ale Michałku, nie będziemy szaleć. Bo to nie warto było szaleć, tak? Także Michaś, to nie jest dobry pomysł. To nie jest Michaś dobry pomysł. Tam mamy kraba w ogóle. Innym razem. Michałku, innym razem. Twoje prośby zostaną spełnione. Tam coś jest. No, uwielbiam te kraby. Oj, 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 oj. Dobra. To chyba coś jeszcze przylazło za nim. A, małe kraby. O, małych krabów nie chcę. Tutaj pacyfikować. Zbytnio. Kurczę, zastanawiam się, czy od tej strony... Wiecie, co tu jest jeszcze? Tam, gdzie zaznaczyłem, jest coś. Pamiętajmy jeszcze, że to pierwsze ognisko. Nie, nie. Z tamtej strony przybyliśmy, że to pierwsze ognisko nie jest sprawdzone. Znaczy, nie to w jaskini, tylko tutaj jak się dostaliśmy przed tym drzewcem. To tam też coś było. Ej, znowu te gówna. One są chyba od razu ustawione na ten. Na walkę, mi się tak wydaje. Ta. Talizman zdobyliśmy. No, z nimi walczyć nie trzeba chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, ja tu nic więcej nie ma oprócz tego talizmanu. Chyba. Czekajcie. Ała! Plemniki cholerne! Won! Idę stąd, bo zapłodnią mi i co będzie? A kobietą gram w końcu. Będzie sraka. O! Patrzcie, tutaj też można przejść. Do tej strony. Tam byliśmy. Ale tu można przeskoczyć chyba. Ciekawe, czy dalibyśmy radę. Ja chyba tam nie wejdę. To jest miejsce, gdzie my możemy zeskoczyć, ale raczej nie wejść. No chyba ten obszar jest jak na razie zwiedzony. Mi się przynajmniej wydaje. Ale tak, tu było chyba jeszcze jakieś ognisko, czekajcie. To. O Jezus. W tym miejscu. No tutaj tego terenu chyba nie. Nie sprawdziliśmy użytku. Hmm.
No to mnie totalnie nie było. To mnie totalnie, powiedzmy sobie szczerze, że tego terenu żeśmy nie sprawdzili dokładnie, tylko poleciliśmy za mostem tutaj, w tym kierunku. A tu już nie wspomnę. No to te obszary wyglądają ciekawo. Te obszary wyglądają bardzo ciekawo. A mamy ten wir. Dotknij plamy krwi. I tu musimy zniszczyć ten kamień, który tutaj widzicie, taki na wzór. Żeby ten kamień gdzieś zniszczyć, musimy odnaleźć taki zgruz kamieni. Ja nie wiem, gdzie szukać. Wtedy będziemy mogli się tam dostać na górę. Trzeba będzie teraz troszkę polecieć w exploration. Aby się zorientować w temacie. Szczerze powiedziawszy, to nigdy jeszcze nie napotkałem takiego gruzowiska. Że sam nie wiem, jak to konkretnie wygląda. Przypomina trochę te znajdźki z The Days Gone. Nie wiem, czy to jest większe, to jest mniejsze tutaj w Elden Ringu. Ciężko powiedzieć. Ale mamy notatkę na temat tego. Można sobie przypomnieć. Jeszcze tylko pamiętam, w którym to jest miejscu. A, jeszcze ten talizman. Talizman w kształcie zielonego dwugłowego żółwia znacząco zwiększa szybkość odzyskania energii. Okej. Okay. Ten sam opis, co ten oryginalny. A nie. Żółwie znane są jako pożywny składnik symbolizujący niewyczerpaną siłę. Dwugłowe żółwie są niezwykle lubiane na ziemiach wieży, a to ze względu na spiralny kształt ich splecionych szyi. Swoją drogą, czy ja mam dobre te amulety? Tutaj by się wzięło ten na serię ataków. Zdecydowanie lepiej by to wyglądało. Okej, na krytyki. Lepiej chyba naładowane. Albo nie, na krytyki mogą być. Choć może na szybsze, może ten talizman, który zdobyliśmy niedawno. Szybsza regeneracja energii by była jednak spoko. A, i tą notatkę jeszcze mieliśmy sprawdzić, nie? Chyba w kluczowych przedmiotach tutaj jest. Chyba. To chyba też zdobyliśmy. Duży garnek trucizny. Możemy sobie wytwarzać. Gdzie te notatki były? Tutaj. A, okej. Jeśli natkniesz się na zapieczętowany duchowy strumień, wypatruj w pobliżu ułożonych w stos kamieni. Przerywając go, złamiesz pieczęć. Stos kamieni. Złamiesz pieczęć. Jakbym był panem Miyazakiem, gdzie bym te kamienie ułożył? No tam, gdzie by mi się chciało dwójkę. Ale gdzie mi się w krzakach, nie? Ale... Nigdzie nie widzę, może tam. Nie wiem, czy lepiej obserwować z konia, czy... Czy jednak pieszo? O! Chyba jest. Patrzcie, udało się. Gdzieś otworzyło się duchowe źródło. Okej, okay, dobra. Jezus, ale ta grafika i te cienie, to zajebiście to wygląda. Podoba mi się to. Naprawdę. Nie wiem czemu, ale ten klimacik tego dodatku robi robotę. Dobra, zanim użyjemy tej wyskoczni Adama Małysza, to zajrzyjmy się tutaj od tej strony. Coś jest ciekawego. Uwolnić kamienie. I patrz, Witku, nawet się udało. Tylko jeszcze tam od drugiej strony mamy przejście. Także nie wiem, czy skorzystać z tej wyskoczni, czy spróbować jeszcze tamtą drugą stronę tej miejscówki ogarnąć i zobaczyć, co tam można ciekawego zobaczyć. Jest jakaś szopa. Chałupa starca. Talizman grozy.
Okej. Okay. Byle despotyczny smoku, czy czary już pogrążyły cię w mroku? Czy twa furia wciąż jeszcze musi osiągnąć zenit? Zgładź dumnych i zarozumiałych wszystkich tych arogantów. Okej. Okay. No, wygląda ciekawie. No, to już mi nie powiesz. Ciekawego. Zobaczymy, co to talizman. Wygląda ciekawo. Zwiększa moc magmy. Magmy? Talizman przedstawiający groźnego smoka z wyszczerbionego szczytu. Jego ryki sprawiały, że płynna furia góry wrzała i kotłowała się. Zwiększa moc magmy. Ten podły smok zwał się Bael i był straszliwym zwiastunem zniszczenia, który rzucił wyzwanie starożytnemu władcy smoków. Obaj zostali w tej walce poważnie ranni. Ja nie mam takiego ataku jak magma. Swoją drogą. Przypomina mi to coś. Ten krajobraz akurat, a przypomina mi... Nie, to jest podstawki. Ale to chyba nie ta strona. Nie, tam to jest... Tam to przedstawia chyba jakiś obraz, ale on jest innej... Ten płaskowyż chyba jest na tym obrazie jakiś większy. Większych rozmiarów. Szerszy, no. Chyba nie to. Dobra, tu chyba już więcej nie znajdziemy. Wiecie co, no kusi, żeby tutaj skorzystać z tej wyskoczni. No dobra, zobaczmy. Okej. To już nie wiem, gdzie ja się wypierdzieliłem w tej lokacji. Wywaliło mnie ponad program. Ej, tam mnie chyba nie było, nie? Nie, byłem tam, tylko dupy strony. Jak ja tam nie byłem, to czemu ja tam nie wszedłem tam na szczyt? What the fuck? Dobra, trzeba będzie wiedzieć, żeby tutaj sprawdzić jeszcze ten szczyt. Albo byłem, tylko nie wiem, już nie pamiętam. Chyba nieważne. Zobaczmy, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. Kurczę, to tutaj te serce eksploracji tutaj naprawdę, kto dla osób, którzy lubią eksplorować w takich grach, no to jest kurczę miodzia, nie? Dużo ścieżek. Każda do sprawdzenia. Coś fajnego zawsze można znaleźć. Jest naprawdę na wysokim poziomie tutaj zrobione. To jest akurat duży plus tego dodatku moim zdaniem. A strach pomyśleć. Ostrowysz Altus. Super. Ja jestem gdzieś na jakimś Waltusie. Mapy nie ma, zamek jest. To chyba nie jest dobry pomysł, że miał tu las. Powiem wam szczerze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, zobaczymy, jakich tutaj mamy mobów. Jak nie, to rura stąd. Bo jeszcze tam mamy drugą ścieżkę do sprawdzenia. O Jezus. Kojarzę tego typa. Ej, znowu mi Ej, ta tarcza mi cały czas co jakiś czas znika. Nie wiem, co jest spowodowane. Okej. Okay. Mam jakąś ziomka. Witek, mam nadzieję, że następna gra od From Software będzie połączeniem magii i technologii. Mówisz? To wie. To wie. To ja mogę mu hita przecież sprzedać. Dobra, zabić zgon.
Ach, chciałem go sparować, ale nie wyszło. Ale coś czuję, że ten zamek nie jest chyba na mój poziom. Odzyskamy duszę, spróbujemy go pokonać, ale... Jak tutaj nas klepią, to raczej chyba to nie jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że tu nie mamy mapy, nie? Jakby to była dopiero późniejsza lokacja w tej grze, ten zamek. Dobra. O, z parowaniem tutaj raczej średnio. Okej. O, odłamek błogosławionej kości. Ciekawe. A to jest chyba przedmiot do wytwarzania. Tak. No, materiał do tworzenia przedmiotów. Odłamek kości o złotawym połysku. Materiał do tworzenia przedmiotów. Występuje niezwykle rzadko. Fragment kości dotknięty złotem osto drzewa. Odłamany ze szczątków wojowników, którzy zginęli w Królestwie Cieni. Tego typu błogosławieństwo jest ponad największym zaszczytem, jaki można spotkać zmarłych. Nie, wiecie co, raczej to olejemy tą... Oj, przepraszam, nie mogę tutaj konia użyć. Olejemy tą lokację. Mi się wydaje, że to nie jest dobry pomysł, żebym ja tu leciał. Także musimy się wycofać. Tylko tak, kurna. Które to było ognisko tutaj? Czy to tu było? Chyba było tu. Żeby dojść do tamtego rozwidlenia, poszliśmy zwiedzać lewą stronę mapy, a tam była jeszcze prawa strona. Ty no, ani... I znowu mamy, słuchajcie, dwa rozwidlenia, nie? Przed chwilą były dwa i teraz znowu mamy dwa, nawet trzy! Bo tutaj możemy jeszcze sprawdzić. Tu mnie na pewno nie było, bo byłem po drugiej stronie mostu. I na moście, ale tutaj nie wiedziałem, jak się nawet dostać od tej strony, nie? Patrzcie, mam jakiś obóz, mamy też jakąś znajdźkę. No uwielbiam to, uwielbiam ten tryb eksploracji tutaj, nie? To ja zawsze w grach sobie ceniłem. Tylko te kurwie tutaj z tymi toporami. Chodź pan tu. Dobra, oni dropią kamienie. O, mamy tarcza żołnierza Mesmera. Michaś, Maro, idę pod kołderkę. Trzeba się wyspać do następnego imię gry. Trzymaj się, Michaś. No mam nadzieję, że będziesz nas odwiedzał częściej. Bo tak to się człowiek martwi. Także trzymaj się. Trzymaj się i do następnego. Michałku, trzymaj się, dobrej nocy ci życzę. Wyśpi się tam solidnie. No, no i częściej tutaj przybywaj do nas. No, żebyśmy się później nie martwili. Co tam z tobą się dzieje? Okej. Okej, fajnie, że te kamienie kowalskie nam dropią. Kusza rozrzutu! I to jest chyba ta kusza, która tak spamuje. To też jest chyba nowy rodzaj broni. W tym tytule, co? No. Siła i 11, zręczność 17 do tego, żeby wymagania, żeby korzystać z tej kuszy. Michaś, miłego wieczoru, czad. No trzymaj się, Michaś, dobrej nocy. Wyśpij się. Wyśpij się solidnie, a znowu tu użeram się z muchami. Nie wiem, co już taki. Jakieś małe gówna mi tu latają. Nie wiem. Michaś, wszystkiego dobrego dla ciebie, trzymaj się, śpi dobrze. Postaram się częściej wpadać. No, wpadaj, bo i Daria streamuje, ja streamuję. Tu cię nie ma, tam cię nie ma, człowiek się martwi, co tam z tobą u ciebie się dzieje, nie? Także częściej wpadaj, będzie nam milej.
Zmodyfikowana kusza powstała z połączenia dwóch kusz. Można załadować ją kilkoma byłtami i wypuścić jednocześnie, aby ostrzelać więcej celów. Umiejętność kopnięcie. Odepnij wroga wysokim kopnięciem. Skutecznie przeciwko osłaniającym się wrogom może przełamać postawę przeciwnika. Czasami najprostsze narzędzie jest najskuteczniejsze. Dobra, co, jak my tutaj możemy z tego... Okej. A, to jest kopnięcie. No tak średnio. Myślałem, że będzie miał jakieś mocniejsze te ataki. No, dobra. Taka średnia. Wydawało mi się, że to jest coś lepszego. A, jeszcze tą tarczę mamy. Zużyta okrągła tarcza noszona przez wiernych żołnierzy Mesmera Palownika. Największa ze wszystkich metalowych tarcz w tej klasie. Brak umiejętności. No, to super. Może wolę umiejętność parowania. Dobra, wracamy do naszych ukochanych podwójnych, zakrzywionych mieczy. I lecimy dalej. Mesmer Palownik, dokładnie. Niedługo się z nim spotkamy. Witku, czy tu już widziałeś Mesmera Palownika? O, i tu jeszcze coś jest, patrzcie. Kamień Kowalski, super. 3 sztuki. Oj, to będziemy chyba coś ulepszać. I to może pięści. Bo pięści są naprawdę dobrym, kurczę, dobrym orężem na bossów, nie? Serio, ja tymi pięściami pokonałem, słuchajcie, tego, Mołga. Ja nawet nie spodziewałem się, że one będą sobie tak świetnie radzić w dodatku, nie? No to pięści są tak OP, że to poezja. I to nie są te pięści, gdzie z tego dodatku, tylko pięści z podstawki. One tak robią robotę, nie? Dobrą. Dobra, jedne rozgałęzienie mamy sprawdzone. Tu mamy obóz, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tu lecieć. No, wkurzatorze. Że jest ten gościu z toporem. A z tym toporem oni strasznie wkurzają. Dobra, ale łatwo ich można wyprowadzić z równowagi. O tyle dobrze. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tu zwiedzać. U Rafika widziałeś, Witku? No, ja dobrze, że go nie widziałem. Nie wiem, czego mam się spodziewać po tym bossie. Może to i dobrze. Może i to dobrze. A poza tym chyba tu nic nie ma. Na tych bocznych alejkach i tych gruzach. Chyba, że na tej arenie, gdzie oni się pizgają, ale wiecie co, znowu zginę i później będzie dym. No może sprawdźmy, czy to jest jakieś wejście do jakiegoś... O, widzicie? Jest jakieś przejście. Dobra, zobaczymy. Czyli śmierdzi bossem. Ujęcie lawy w ruinach kuźni. Dobra. To jest tu, czyli nowa miejscówka. Odkryto utraconą łaskę. I wiecie co? Zanim ja tu pójdę, to idę zobaczyć, czy ja sobie mogę bronię ulepszyć, bo trochę tych kamieni udało nam się zdobyć. A nie mamy, w ogóle nie mam żadnej broni w tym dodatku, jak już powtarzam, ulepszonych na maksa. Żadnej kurwa broni nie mam. To jest uwarunkowane tym, że praktycznie całą grę przechodziłem na pierwszym levelu. Bo tylko na konsoli wyplatynowałem w jakiś ludzki sposób tą grę. I to sprawiło, że ja tak na szybcika trochę, ja ani kamieni do ulepszenia, ani nic. No bo nic tu nie ma, widzę, się nakurwiają, ale... Aż się, kurczę, ziemia trzęsie. Jak pod Sosnowcem, ale... Tak, to nic tutaj nie ma. Dobra, wiecie co? Lecimy i się przeniesiemy.
do twierdzy, okrągłego stołu, a później pomyślimy co dalej. Czekaj, jak to? Nie, nie, nie. Jak to Tiborek mówił? O! Dobra. Zobaczymy, czy możemy coś sobie ulepszyć. Ale i tak ciężko w tej grze znaleźć wszystko, a tu byłem. A widzisz, tutaj byłeś, a ja to już... A ja nie byłem, widzisz. No ciężko, ciężko, no to trzeba naprawdę poświęcić dużo czasu na exploration. Prawda? O, jeszcze na poziom mam. Słuchajcie, jeszcze mam na poziom. Dobra, przede wszystkim zabójcę bossów musimy ulepszyć, czyli pięści. Ciekawe, czy starczy nam kamieni. Wzmocnij oręż. Ciekawe, czy będę miał. Mam! Potrzebuję piątego poziomu kamieni, żeby to ulepszyć. Okej, okay, takie kurcze te upgrade'y, takie średnie. A do mojego miecza? No tutaj trochę lepiej to wypala, nie? Choć też tak średnio. To chyba jednak ulepszymy sobie pięści. Zdecydowanie. Tutaj też zwiększa nam się nagromadzenie mrozu, nie? A tamte podwójne ostrza, które znalazłem w dodatku, no jednak tego nagromadzenia lodu nie mają. W ogóle żadnego efektu. Chyba, że nałożymy na ten miecz jakiś buff, nie? Okej, okay, tego kamień kowalski piątego jest potrzebny. No zawsze coś. Słuchajcie, zawsze coś. No i takimi bossami, z takimi broniami walczę, słuchajcie, w dodatku. Plus 12 i pięści mam na plus chyba 15, nie? To... Także takie mam piękne. O, czy plus 14, jeszcze lepiej. Słuchajcie, jeszcze jest. Jeszcze jest fajniusio. Dobra, lecimy do... do tej kaplicy, to chyba było tu, tak? Ta. Ujęcie lawy. Albo... A, dobra. To lecimy w hapsy. Dobra. I lecimy zwiedzać. Latać, skakać. Pizgać, zwiedzać. O, to chyba te lokacje widziałem w pierwszych trailerach. Na łaskę, jeśli ujrzę jeszcze jedną skałę, znajdę to, nie mam żadnych wątpliwości. Ołtarz kuźni nie może być daleko. Okej. Okay. No, brzmi ciekawo. Cześć, trochę jak w Dark Souls 2. Przeczytaj wiadomość. Uderzaj w najsłabsze punkty. Ciekawe, o jakich punktach mówisz. A chyba boss, co? Przeciwnik, no. Ała. Dobra. Prawie mnie zabił. Ty, chyba trzeba go lutować od pleców. Się tak wydaje. Kurna.
Chociaż on łatwo mnie zbija z tego. Z równowagi. A już nie mam czym się leczyć. Ała! Dobra, udało się. Udało się. O, kamienie do ulepszeń. Super sprawa, szkoda tylko, że takie gówniane. O, ale ten już lepiej. I 4 sztuki. Czyli będę mógł niedługo sobie moje pięści też ulepszyć. Bardzo dobrze. Tygrysek, Launch of Legends, ramki, aha, tak, no to gierka, której totalnie nie siedzę, nie wiem, także, ale mam nadzieję, że miło był spędzony czas, także luzik. Maro walczy z mobem jak z bossem. Mówisz? No to co to będzie, jak będę miał bossa? Witku, to będzie Armagedon. To będzie, Witku, kurna Armagedon. Dobra. Wracamy do podwójnych ostrzy. Wchodzimy w typ eksploracji. Czekasz na to? Ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kamień kowalski. O, super, dużo kamieni kowalskich. Będzie co ulepszać. Będzie co ulepszać. Ponury kamień kowalski. O, tego bardzo rzadko. Taki rodzaj tych kamieni bardzo rzadko tutaj dropi. W dodatku. Tamten gość gdzieś mi tu przeskoczył. Nie wiem, skąd się tu wziął. No ale chyba tam nic nie ma, co tam przeskakiwał ten duch. O, tego, ten kamień, bo muszę, kurczę, patrzeć dokładnie. O, widzicie? Po ziemi, bo one tutaj łatwo, te kamienie łatwo pominąć przy takiej kolorystyce, takiej magmowej. Bo nigdzie nie ma co przeskakiwać. Przynajmniej wydaje. Tam są jakieś drabiny, ale to w oddali. Chyba sprawdzimy tą miejscówkę. Będzie do niej przejście. Przed tobą dźwignia. Tu można przeskoczyć, ok. Ale tu bym jeszcze chciał zobaczyć. Chcę do domu, a potem krawędź. Ok. To jest też drabina. Można tam przejść, a można tu zobaczyć. Drabina swoją drogą, ale tutaj jakbyśmy zeskoczyli, to może tutaj było coś, by było coś skitrane. Właśnie. Nie wiem, czegoś tutaj, ktoś tego nie broni. Znowu kamienie kowalskie, które ja w ogóle nie widzę. Gazowy kamień. Książka z przepisami na Suo Soitysa, czy jakoś tam się nazwie. No, na nam, słuchajcie, daję. Ej, mam te kamienie jeszcze? 5, 6 mam trochę, kurna. Jednego mi brakuje, żeby jeszcze te pięści ulepszyć, później będzie z górki. Bo mamy dużo tych kamieni na 6 poziomie. No, będziemy inwestować w te pięści, bo te pięści, kurczę, to są dewastatory, nie? Dewastatory, które ratują mi i wypełniają mój niski poziom gry. Patrz od góry, bo są. Bo to spada na głowę. No spoko, spoko. Spoko, będziemy kminić. Tam jednego widzę. Tam w ogóle jakaś znajdźka też jest.
Spoko, spoko, Witku, spoko, spoko. Będziemy ogarniać temacik. Coś miałem zobaczyć. Poczekaj, zagadałem się. A, tą książkę z przepisami. Chyba ją przewinąłem gdzieś, nie wiem gdzie. Tutaj chyba jest, to nie? Tutaj, nie? Tutaj. Dobra, książka z przepisami daje nam duży wulkaniczny garnek. Super. Super. Może jakiś grud tu widzę spadł. Wow. Dobra, Kamil Kowalski. O, widzę kolejnego gnoja. Okej. Ała. Ja pierdolę. Jak on uderzy w tą ziemię, to ja się nie mogę zebrać z unikiem, nie? Naciskam przycisk uniku, spamuję i nie mogę się ruszyć z stoję w miejscu, nie? Bo on tak uderza taką tą maczugą i totalnie nie mogę zebrać uniku żadnego, nie? Super. Dobra, kamień kowalny, znaczy kamień, ponury kamień. Ja pierdykam, no nie mogę się ruszyć, wkurwia mnie to. Nie mogę się totalnie ruszyć z unikiem, jak już raz pisknie w nas, to już nie ma szans, słuchajcie, żeby zrobić unik, nie? Już jesteście totalnie wyprowadzeni, jego maczuga tak wyprowadza dużo odwagi, że... Okej. Ważne umiejętność, żeby szybciej wyprowadzać wroga z równowagi. Dobra. Okej. No dużo, nie? Pada i kamienie kowalskie 6 poziomu. Super sprawa. Troszkę się ginie na nich. Jeżeli dostaniemy hita. Ale przynajmniej warto ich tutaj ubijać. Tylko wkurza mnie trochę ta kolorystyka, nie? Ciężko tutaj zauważyć te kamienie. One mi są kurewsko potrzebne. Bo ja mam ogromny deficyt. Jak się z marszu wchodzi do dodatku, tak później jest. Że nie ma czym nie ma czym broni ulepszać. Okej. Okay. Tutaj kolejne. Tutaj jeszcze. Takie pierdy, ale... No też się jakiś fajnych broni może z dodatku. Też się te kamienie mogą przydać. To jeszcze gdzieś przedmiot widziałem. Tu byliśmy. Właśnie z tamtej strony. Nawet dwa przedmioty. No ale właśnie gluty. Glute Edition. Ej, z tego nic nie wypadło. To jest drabina. Tak, trzeba tam jeszcze uważać. No i na ziemię też trzeba się zwracać uwagę, no. Mimo wszystko. Kamień kowalski 7 poziomu. Tego, to jest bardzo rzadkie, kurczę. Znaczy rzadkie. No jak się dobrze eksploruje podstawkę, a nie leci się z pierwszym poziomem od bossa do bossa, to takie rzadkie nie są, ale... Ale ja mam bardzo mało tych kamieni. Okej. Okay. Tutaj jeszcze coś jest.
tamtej strony. Kamień Kowalski, 4 poziomu, 2 sztuki, super. Przyda się. Wiedziałem, że tak będzie. Ciężki przeciwnik. Jak trzeba cały czas zwracać uwagę na te jego plecy. 6 poziomu, wolałbym bardziej 5. 3, 4. 5 z tymi 5 to tak średnio widzę. Deficyt. Kamień Kowalski ponury, przepraszam, 6. Ok. Też się przyda. Tu nic nie ma. Nawet. Fajnie, troszkę sobie uzupełnimy tych kamieni. Zupełnie inaczej to wygląda niż wtedy, kiedy wchodziłem do tego dodatku. To taki dramat. Jeżeli chodzi tutaj do tych broni specjalnych. Mam dużo. Ale na razie same zwykłe tutaj zdobywamy. Ten oręż. Nie taki specjalny, gdzie wymagany jest ponury kamień. Okej, moi drodzy, w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z dodatku do gry Elden Ring. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdą waszą aktywność i do następnego. Cześć!